Które z poniższych może reprezentować wektor? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Wektor to coś, co możemy opisać przy pomocy następujących parametrów: kierunek, długość, na długość czasami mówimy moduł i zwrot. Możemy też wektor opisać inaczej, bo są różne rodzaje wektorów, ale o tym za chwilę. Kierunek to prosta, na której wektor leży, długość to odległość od początku do końca wektora, albo od końca do początku, a zwrot mówi nam, który punkt jest początkiem, a który końcem wektora. Sprawdźmy, czy któraś z tych odpowiedzi zawiera w sobie wszystkie te elementy. Pierwsza odpowiedź to liczba 5. Piątka może reprezentować moduł wektora, czyli jego długość, jak najbardziej. Moduł określa, można powiedzieć, rozmiar wektora, ale piątka właściwie nic więcej nam nie mówi. Mówi o wielkości, o rozmiarze, jakie coś jest duże albo małe, czyli może być długością wektora, ale nie ma tu informacji, że jest to 5 w jakimś określonym kierunku i z jakimś określonym zwrotem. I dlatego sama piątka nie może opisywać wektora. W tej odpowiedzi brakuje kierunku i zwrotu. Miara kąta 5 stopni. Miara kąta 5 stopni na pewno może reprezentować kierunek. Jeżeli narysujemy układ współrzędnych, kartezjańskich, x i y, to w stosunku do dodatniej części osi x, tutaj jest plus 5 stopni i określa to kierunek wektora, jak najbardziej, ale nie mamy żadnej informacji o jego długości, nie wiemy jak daleko mamy się przesunąć i nie wiemy w którą stronę czy w lewo, czy w prawo nie mamy zwrotu. Czyli ta odpowiedź daje nam kierunek, ale nie mówi nic o długości i zwrocie. To za mało. Punkt o współrzędnych 5 i 5. To jest ciekawa odpowiedź. Pozwoli nam wrócić do różnych rodzajów wektorów i różnych sposobów ich opisu. Mamy współrzędne punktu, i jeżeli założymy, że punkt o tych współrzędnych to koniec wektora, wektora, który domyślnie ma początek, czyli jest zaczepiony w początku układów współrzędnych, to wektor ten wygląda tak. I właściwie wszystko jest jednoznaczne. Wiemy, jaka jest długość tego wektora. To odległość pomiędzy tym punktem i tym punktem. Możemy tę długość obliczyć z twierdzenia Pitagorasa. Kierunek to ta prosta, prosta, którą wyznacza ten wektor. A ponieważ założyliśmy, że początek wektora, czyli jego punkt zaczepienia, to początek układów współrzędnych, punkt 0,0, to zwrot określa strzałka wskazująca punkt końcowy wektora. Można powiedzieć, że trzecia odpowiedź może reprezentować wektor. Nie musi, bo samowolnie założyliśmy, że jego początek to punkt 00, a takiej informacji nie ma w zadaniu, ale może. I tutaj należałoby wspomnieć o różnych rodzajach wektorów. Wektor jest bardzo podstawowym pojęciem i jest używany w wielu różnych dziedzinach, nie tylko w matematyce. Zdarza się, że nie jest potrzebna znajomość punktu zaczepienia wektora. Taki wektor, który ma tylko kierunek, długość i zwrot, a nie ma żadnego konkretnego punktu zaczepienia, nazywamy wektorem swobodnym. Wektor swobodny na płaszczyźnie możemy zapisać za pomocą dwóch współrzędnych, czasami nazywane są one składowymi. Mówiąc inaczej, wystarczy, że wiemy, o ile wektor przesuwa się w każdym z kierunków x i y, i możemy takie przesunięcie zastosować do dowolnego punktu zaczepienia. Na przykład wektor swobodny o współrzędnych 5 i 5 może leżeć tutaj, może leżeć tutaj. Może leżeć w dowolnym miejscu. Ważne, że zachowuje kierunek wszystkie te wektory leżą na prostych do siebie równoległych zachowuje długość wszystkie one mają taką samą długość i zwrot. Wiadomo, że punkt po lewej to początek, a punkt po prawej to koniec wektora. I w takim przypadku wystarczą dwie liczby, żeby opisać dokładnie taki wektor swobodny. Nie musimy nawet zakładać, że jego początek gdzieś leży jest obojętne, czy jest to punkt 00, czy jakikolwiek inny. Trzeba tylko pamiętać, że dwie liczby mogą opisywać różne rzeczy: że współrzędne 5 i 5 mogą opisywać punkt, ale mogą też opisywać wektor swobodny. Punkt 5,5 5 to nie jest to samo co wektor 5, 5. Jeżeli wykreślimy z tej odpowiedzi słowo punkt, to może to być odpowiedź poprawna. Wynik działania 5 plus 5. 5 plus 5 to oczywiście 10. 10 to liczba. I z tego samego powodu, co w pierwszej odpowiedzi, dziesiątka może być modułem, czyli długością wektora, ale znowu brakuje nam kierunku, zwrotu i ewentualnie punktu zaczepienia. Czwarta możliwość nie może być reprezentacją wektora.